Witam serdecznie w ten jesienny wieczór, ale z Panem Bogiem każdy jest piękny, jest dobry, jest błogosławiony. Cieszę się, że dzisiaj mogę po raz kolejny pośród Was stać na tym miejscu, aby dzielić się tym, co Bóg kładzie na moje serce. A drodzy, chciałbym dzisiaj dzielić się, myślę, takim dosyć trudnym tematem aktualnym tematem, którym. W którym żyjemy dzisiaj, czy wielu z nas. Drodzy, pozwólcie, że rozpocznę od przeczytania pewnego wersetu. Muszę go tylko odnaleźć. Jest, jak się szuka, to nie idzie znaleźć. Takiej oto treści proszę o modlitwę. Nie chcę mi się żyć. Nic dla mnie nie ma sensu. Nie zależy mi na sobie. I na moim życiu. Chciałbym, żeby to wszystko się skończyło. Od czasu do czasu otrzymuję takie SMSy. Około 6%. Populacji w naszym kraju w chwili obecnej, dzisiaj, to jest taka minimalna wartość, przeżywa depresję. Niektórzy twierdzą, że znacznie więcej. Młodzież w przedziale 12-16 lat to poziom około 20%. Wyobraźcie sobie przedział 12-16 lat, co piąta osoba ma depresję. Statystyki wskazują, że depresja to nie jest problem marginalny. To nie jest problem marginalny. I dzisiaj chciałbym postawić takie trzy pytania. Pierwsze pytanie, czym jest depresja? Drugie pytanie, myślę, bardzo ważne, czy człowiek mający relacje z Bogiem może popaść w depresję? I trzecie pytanie, jak, w jaki sposób można wyjść z depresji? Czy jest jakaś metoda, jakiś sposób, jakieś rozwiązanie? Czym jest depresja? To jest pierwsze pytanie, na które chciałbym dzisiaj szukać odpowiedzi. Drodzy, depresja przede wszystkim jest chorobą myślenia. De powtórzę jeszcze raz. Depresja jest chorobą myślenia. I pozwólcie, że użyję pewnej ilustracji. Depresję można przyrównać do osoby, chorej na płuca, choć wokół jest mnóstwo tlenu potrzebnego do oddychania, dusi się i nie potrafi głęboko zaczerpnąć powietrza. Człowiek chory na depresję, pomimo faktu, że wokół niego jest mnóstwo okoliczności, podkreślę mnóstwo okoliczności, by czuć radość i zadowolenie, nie potrafi zaczerpnąć z nich radości. Człowiek w depresji jest jakby ślepy na radość i szczęście. Nie widzi ich, a jeśli je już dostrzeże, nie potrafi się nimi cieszyć. Dlatego myślę, to porównanie jest dosyć adekwatne. Jakie są przyczyny depresji? Mamy takie trzy podstawowe przyczyny depresji. Po pierwsze, może to być przyczyna fizjologiczna i ona się mieści w sferze ciała. To może być na przykład brak minerałów. Jeśli człowiek nie ma odpowiednią ilość minerałów, magnezu, potasu, to przy takich krytycznych już wartościach można doprowadzić się do depresji. I lekarze zaaplikują odpowiednią dawkę i człowiek wraca do normy. Może być zły sposób odżywiania, również powodem depresji, co w konsekwencji również prowadzi do tych samych rzeczy. Może być również uraz mózgu. Czasami. Po wypadku ludzie nie odzyskują w pełni taki, takiego normalnego życia, ale są już w depresji. I to jest pierwsza taka sfera. Druga to jest sfera duszy i wynika właśnie z depresyjnego myślenia, reakcja na niesprzyjające okoliczności, życiowe traumy, dylematy moralne. Człowiek nie umie się odnaleźć pewnej rzeczywistości. Ma jakieś wyobrażenie o tym, które nie przystaje do tej rzeczywistości, i to wywołuje depresję. I trzecie, wynikające z opresji lub posesji demonicznej, a więc mówimy o sferze duchowej, a więc ciało, dusza i duch. Dzisiaj zajmiemy się depresją w sferze duszy, czyli w sferze myślenia. Nie będziemy mówić, o tych fizjologicznych, ani o tej sferze duchowej, aczkolwiek myślenie, nasze myślenie, też może być inspirowane, jak wiemy, przez moce ciemności. Przyjrzyjmy się zatem. Myślenie depresyjne to i warto temu się bliżej przyjrzeć. Tutaj, może zanim przejdziemy do, do, do takiego szczegółowego przyjrzenia się, powiem tak, że depresję można też podzielić na takie trzy poziomy. Lekka czy umiarkowana, średnia i ciężka. Lekka to jest taki stan, w którym często ludzie nawet nie są świadomi, że są w depresji. Średnia to, wiadomo, są te ciemne myśli, zniechęcenia. Człowiek walczy ze złymi myślami, ale jakoś tam żyje. Trzeba się dobrze przyjrzeć, żeby zauważyć, że ten człowiek jest w depresji. Ciężka depresja to jest stan człowieka, który już się nie myje, nie chce mu się żyć, zaciągnąć zasłony i najlepiej spać, i nigdy się nie obudzić. Takie trzy stany są. Oczywiście ten trzeci stan jest widoczny, tak? szczególnie rodzina zauważa, że ktoś z, z członków rodziny ma problemy. Drodzy, myślenie depresyjne, mówimy o myśleniu depresyjnym to stany lękowe, po pierwsze. To stany lękowe. Po drugie, mecy, pesymistyczna ocena własnej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Czyli taki człowiek widzi jakby w złym świetle, w negatywnym świetle, może widzieć swoją przeszłość, a moje życie. Jest do niczego. Często ludzie gdzieś tam u schyłku swojego wieku robią rachunek, takie podsumowanie, i niektórych ludzi widzimy jako rozgoryczonych, którzy zachowują się, jakby przegrali swoje życie. I to jest właśnie to spojrzenie takie negatywne na swoje życie. Nie możemy w ten sposób patrzeć, chyba że no ktoś był naprawdę łobuzem, draniem, alkoholikiem, no to wtedy wiadomo, że, że trzeba niestety tak spojrzeć. Po trzecie, utrata poczucia własnej wartości, zaniżona samoocena, poczucia bycia bezwartościowym, niepotrzebnym. Również na każdym etapie, czasami dzieci, czasami młodzież, czasami dorośli ludzie, a czasami już w tym starszym wieku możemy spotkać kogoś, kto mówi, A ja jestem nikomu niepotrzebny, bezwartościowy. Takie właśnie poczucie niskiej wartości. Kolejna rzecz to urojenia depresyjne, fałszywe sądy, w których prawdziwość dana osoba wierzy. A więc my z boku obserwując, słuchając, przyglądając się człowiekowi, mówimy, dlaczego on tak myśli. Ale to jest jego świat, w który on uwierzył i w nim żyje. I w nim coraz bardziej stacza się w dół. Pomimo prób konfrontowania z go z tą rzeczywistością. On nie przyjmuje jej, ma swój świat. I wreszcie ostatni taki punkt: narastające poczucie utraty sensu życia. To jest ten głęboki stan depresji. Poczucie beznadziejności, nie ma z tego wyjścia. Wiecie, normalny, zdrowy człowiek, który nie doświadczył depresji, nie rozumie tych ludzi. Często stajemy obok, mówimy: "No weź się w garść". Przestań się litować nad sobą, ale te słowa wręcz pogłębiają tego człowieka. Poczucie beznadziejności, myśli o śmierci. Może to być pragnienie śmierci drogą naturalną. Chciałbym usnąć i więcej się nie obudzić. Proszę Boga o śmierć. Aż do dojścia do momentu, gdzie zaczynają się myśli samobójcze. Wiecie, z przerażeniem patrzę na statystyki. Coraz więcej ludzi dokonuje próby samobójczej. Niektórym się to udaje. To jest przerażające. I te rzeczy również mają miejsce w kościele. Nie jesteśmy odosobnieni. Drodzy, przejdźmy do pytania: Czy chrześcijanin może poprać w depresję? Czy chrześcijanin może popaść w depresję? Przecież Biblia mówi, że Królestwo Boże to sprawiedliwość, radość, pokój w Duchu Świętym. Myślę, że to jest ważne pytanie i powinniśmy sobie na nie jasno odpowiedzieć. Jako przykładu dzisiaj chciałbym użyć historii Eliasza. Jest to człowiek, który żył w IX wieku przed Chrystusem. A więc przeniesiemy się trzy tysiące lat wstecz. Czasy, były to czasy wielkiego odstępstwa od Boga. Eliasz został przez Boga powołany na proroka. Wiecie, gdy wszystko się fajnie układa, to no, można być prorokiem, tak, i wypowiadać takie dobre słowa, ale kiedy wszystko jest przeciwko. I Bóg cię powołuje, i ty masz wypowiadać słowa Bożego sądu nad różnymi ludźmi, narodami, to na pewno nie jest to przyjemna służba. Eliasz do takiej został powołany. Jego imię głównie kojarzy nam się z takimi dwoma wydarzeniami. Po pierwsze, modlił się, aby nie padał deszcz. Znacie tą historię? I przez trzy lata, czytamy w Bożym Słowie, deszcz nie spadła ani kropla deszczu na Izrael. A potem się modlił, aby Bóg spuścił deszcz, i przyszedł deszcz. I druga historia, myślę, też taka bardzo znana, to jest konfrontacja z kapłanami Baala. 450 kapłanów i on jeden stanął naprzeciwko nich i powiedział: Zbudujcie sobie ołtarz, złóżcie ofiarę i wołajcie do swojego Boga, aby spuścił ogień. I wołali. Godzinę, drugą, trzecią, pół dnia zaczęli się nacinać nożami. Nie wiem, jakiś rytuał, aby zwrócić może Bożą uwagę na swoje wołanie, ale to nic nie pomogło. I po pewnym czasie Eliasz powiedział: Dobrze, teraz sobie usiądźcie, a ja będę wołał do swojego Boga. Ale zanim to uczynię, proszę polejcie tę ofiarę wodą, aby nie było wątpliwości, że to się samo zapaliło. Czy cokolwiek. I rzeczywiście wylanął tam ileś wiader wody, i potem Eliasz zniósł swoje ręce ku Bogu. A kiedy zniósł modlitwę, czytamy, że ogień z nieba stąpił, strawił ofiarę, drwa, kamienie, wodę, wszystko co tam było, nic nie pozostało. I wtedy, jak wiemy, nastąpiła konfrontacja, i Eliasz nakazał, aby usunąć, aby zabić wszystkich, fałszywych proroków, proroków Baala. Drodzy, jest to szczególna historia, ponieważ musimy też pamiętać, że Izrael został owładnięty kultem Baala. Musimy też przyjrzeć, aby zrozumieć tą historię, musimy też przyjrzeć się, kim był Baal. Baal to był bożek czczony w tych ościennych narodach. Był to bóg burzy i deszczu. Dlatego ci, te wszystkie pogańskie narody, jemu przywiązywały bardzo wiele uwagi i składały ofiary, bo od jego błogosławieństwa, czyli od burzy i od deszczu, zależało ich życie. I to też jest odpowiedź, dlaczego Eliasz modlił się, aby trzy lata nie padało. Bo w ten sposób doprowadził do konfrontacji i pokazał, że nie Baal decyduje o tym, czy będzie padał deszcz, czy nie, ale Bóg Izraela decyduje o tym. I to bardzo wyraźnie było pokazane, tak? Eliasz się modli, nie ma deszczu. Eliasz się modli, spada deszcz. A więc ludzie, Izraelici mogli zobaczyć i powiedzieć, aha, to nie tak jest. Czyli czcimy fałszywego bałwana. Propagatorem tego, te, tego kultu była Jezebel, to była żona króla Achaba. Ona była córką króla Sydonu, gdzie tam ten kult Baala był bardzo mocno zakorzeniony. I ona sobie przyjęła taką misję, kiedy wyszła za mąż za Achaba, że naród izraelski też będzie czcił Baala. I rzeczywiście wielu ludzi. Pochyliło swoje głowy przed Baalem. Nie wiem, może pamiętacie taką informację w Bożym Słowie, gdzie Bóg mówi, że 7 tysięcy mężów zachowałem, którzy nie skłonili głowy przed Baalem. Tylko 7 tysięcy. Reszta poszła w tym kierunku. I drodzy, te historie napawają nas podziwem, bo możemy powiedzieć o Eliaszu w ten sposób. Odważny człowiek. Pokorny, odważny, posłuszny Bogu. Gotowy zrobić wszystko, co Bóg nakazuje. Ale popatrzcie, co się dzieje dalej. Po tych wszystkich wydarzeniach Jezebel wyprawiła gońca do Eliasza. Czytam z pierwszej królewskiej, 19 rozdział, drugi, trzeci werset. I powiada tak: To niechaj uczynią bogowie, i niech to sprawią, że jutro, o tym czasie, uczynię z Twoim życiem to samo, co stało się z życiem każdego z nich. Mowa o tych fałszywych kapłanach. Zląkł się więc i ruszył Eliasz w drogę, aby ocalić swoje życie. I przyszedł do Berszeby, która należy do Judy, i tam pozostawił swojego sługę. Drodzy, Niesamowita wypowiedź. To niechaj uczynią bogowie i niechaj sprawią, że jutro, przecież przed chwileczką, wydarzyło się coś niesamowitego. Bóg objawił swoją potęgę i pokazał, kto jest prawdziwym bogiem, ale ta kobieta powołuje się na swoich bogów. I popatrzcie, mamy pierwszy z objawów depresji lęk. Eliasz się wystraszył tych słów. Wziął sobie je głęboko do serca. I te słowa zaczęły robić zamęt w jego umyśle, spowodowały lęk. W reakcji na to Eliasz ucieka. Ruszył w drogę, aby ocalić swoje życie. Zapomniał o Bogu, któremu służy. To, co Jezebel powiedziała, było najważniejsze. Przenikało jego serce, i ucieka. I przyszedł do Berszeby, która należy do Judy, i tam zostawił swojego sługę. A więc widzimy wielką odwagę słowa Jezebel i lęk Eliasza, który prowokuje go do ucieczki. Zobaczmy dalej. 19.4. Sam zaś, mawa o Eliaszu, czyli zostawił swojego sługę. Sam zaś poszedł na pustynię o jeden dzień drogi, a doszedłszy tam, usiadł pod krzakiem jałowca i życzył sobie czego? Śmierci. Mówiąc, dosyć już, Panie weź życie moje, gdyż nie jestem lepszy od moich, niż moi ojcowie. Drodzy, tutaj mamy kolejne cechy depresji czy czy sygnały depresji? To jest po pierwsze separacja. Zostawia sługę, idzie dzień drogi, czyli około 20-30 kilometrów, i tam znajduje sobie miejsce, nie wiem czy najciekawsze, pod krzakiem jałowca, w gorączce, no ale tam gdzieś się siada i modli się. Bardzo ciekawą modlitwą. Boże, nie chcę żyć. Mam dosyć. Jestem... Zwróćcie uwagę, jakie ma poczucie wartości. Człowiek, który przed chwilą czynił wielkie rzeczy. Mówi, nie jestem lepszy od kogo? Od moich ojców. Tak on siebie postrzega. Poczucie niższości i braku wartości. Pragnienie śmierci. Widzicie te aspekty? Coraz głębiej i głębiej wchodzi w depresję. Historia Eliasza, to co będziemy przerabiać, to jest Sporo czasu, 40 dni maszerował. Tutaj mamy drugi, trzeci dzień, ale przed nim jest jeszcze długa droga. I on w tym czasie coraz bardziej pogłębia się w depresji. Zobaczcie 19, 5 i 6. Potem położył się i zasnął pod krzakiem jałowca. Lecz oto dotknął go anioł i rzekł do niego: Wstań, posil się. A gdy spojrzał, oto przy jego głowie leżał placek. Upieczony i dzban z wodą. Posilił się więc i znowu się położył. Moje pytanie jest jakie? Gdybyś sobie leżał pod krzakiem, czy leżała pod krzakiem jałowca, zniechęcony, zmęczony i nagle ktoś cię szturcha, może anioł, my to sobie wyobrażamy, że ma białe skrzydła, ale może w postaci jakiegoś człowieka, i mówi, po, zjedz to, napisie, i znika. Jak byście zareagowali? Byłby szok, tak? Wow, kto to był? Skąd te placki? Skąd to wszystko, tak? Mielibyśmy poczucie y, uczestnictwa w jakimś wyjątkowym zdarzeniu. Oto na pustyni jest zban chłodnej, takiej krystalicznej wody i pięknie upieczony placek. Ale Tutaj widzimy następne objawy depresji. Nadmierna senność, zjadł i położył się. Brak aktywności, niechęć do działania. Niechęć do działania. W depresji występuje często brak apetytu. Je się na siłę, bez przyjemności. Bo jak to powiadają ludzie w depresji, no trzeba jeść, tak, trzeba coś zjeść. Eliasz zjadł to i ponowie, ponownie zasypia, pomimo faktu, iż odwiedził go anioł. A więc miał ponadnaturalne zdarzenie w swoim życiu. Nie zwraca uwagi nad naturalne wydarzenia. Tak jakby to było coś normalnego. Nie widzi tego. I kolejne 197 do 10. Pierwsza królewska 19, 7 do 10. Lecz anioł przyszedł po raz drugi, dotknął go i rzekł: Wstań, posil się, gdyż masz daleką drogę przed sobą. A więc mamy kolejne ponadnaturalne wydarzenie. Wstał więc i posiliwszy się, szedł w mocy tego posiłku 40 dni i 40 nocy, aż do góry Bożej Oleb. I wszedł tam do pieczary, aby tam przenocować. Lecz oto doszło go słowo Pana, tej treści: Co tu robisz, Eliaszu? A on odpowiedział: Gorliwie stawałem w obronie Pana Boga, zastępów, gdyż synowie izraelscy porzucili przymierze z Tobą, poburzyli Twoje ołtarze, a Twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja sam, lecz i tak nastają na moje życie, aby mi je odebrać. I tutaj mamy kolejne aspekty, kolejne sygnały, że Eliasz jest już w głębokiej depresji. Po pierwsze, pesymistyczna ocena własnych działań. Po drugie, poczucie osamotnienia. A więc ja sam, to nie ma sensu, tyle się napracowałem, służyłem i co z tego. Widzi to wszystko w negatywnym świetle. A przede wszystkim poczucie bycia w matni, że nie ma z tego wyjścia, że jest osaczony, że jedyne co mu pozostało to uciekać, ale w zasadzie dlaczego, po co, jaki to ma sens najlepiej by było umrzeć. Drodzy, to jest niesamowite. Kiedy przyglądam się blisko tym, tym fragmentom, które teraz analizujemy, Widzę obraz człowieka, który w szybkim tempie pogłębia się w depresji. Coraz głębiej, głębiej, głębiej. Oto mamy opis kolejnego zdarzenia, ponadnaturalnego spotkania. Staje w pieczarze, ale oto dochodzi go głos Pana. Bóg przemawia do Eliasza. Sam fakt. Wyobrażam sobie, mógłbym być, nie wiem w jakim stanie. Wiecie, dobrze jest się wymądrzać, jak jest w porządku, tak? Ale, ale zadaję sobie pytanie. Przecież kiedy doszło go słowo Pana, ja nie wiem, czy słyszał na uszy, czy słyszał w swoim sercu, ale to słowo doszło go. Bóg zaczyna z nim rozmawiać. Zadaje mu pytania, a on odpowiada. I wreszcie 11, 14. Rzekł więc do niego: Wyjdź. I stań na górze przed Panem. A oto ja, Pan, przech... Pan, a oto Pan, przepraszam, przechodził, a wicher potężny i silny, wstrząsający górami i kruszący skały szedł przed Panem. Najpierw wicher kruszył skały. Lecz w tym wichrze nie było Pana, a po wichrze było trzęsienie ziemi, lecz w tym trzęsieniu nie było Pana. A więc ponadnaturalne zjawiska. Potężny wicher. Ja myślę, że każdy z nas tu w naszym regionie, huragany y, są znane, tak? szczególnie jesienią, wiosną. To wiemy, co to jest, że często trudno jest ustać. Ostatnio wybrałem się w góry, w Tatry, i był to taki okres też silnych wiatrów. Po prostu musiałem się wycofać. Wiatr osiągał ponad 100 km na godzinę. Nie szło ustać. Musiałem się wycofać. I tu przed Eliaszem takie rzeczy się dzieją. A on zaraz zobaczycie. Po trzęsieniu ziemi był ogień. A więc znów potężne zjawisko. Coś, co porusza serce człowieka. Ale w tym ogniu nie było pana. A po ogniu cichy, łagodny powiew. A więc te wszystkie żywioły przeszły w potężny sposób. A potem nastał cichy, łagodny powiew. I w tym cichym, łagodnym powiewie przeszedł pan obok Eliasza. I wtedy doszedł go głos: Co tu robisz, Eliaszu? Co tu robisz, Eliaszu? A on odpowiedział: Gorliwie stawałem w obronie pana, boga zastępów, gdyż synowie izraelscy porzucili przymierze z tobą. Twoje ołtarze poburzyli, a twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja sam. Zwróćcie uwagę, ja sam. I tak nastają na moje życie, aby mi je odebrać. Utrwalony, negatywny sposób myślenia i brak woli do zmiany. On mówi to po raz drugi Bogu. Najpierw Bóg przemówił do niego, i on daje taką odpowiedź. Tutaj Boża chwała przechodzi pod przed nim i Bóg na końcu zadaje mu pytanie, to samo pytanie Eliaszu, co tu robisz? I Eliasz w ten sam sposób odpowiada. A więc ma jakiś utrwalony, negatywny sposób myślenia. I w tym wszystkim możemy zauważyć brak woli zmiany tego sposobu myślenia. Nie zwraca uwagi, że znajduje się przed majestatem wszechmogącego. Pomyślcie sobie, gdyby Bóg pozwolił Wam stanąć przed Swoim Majestatem, mówi: Przejdę przed Tobą i zobaczysz moją chwałę. I teraz Bóg przechodzi: jest potężny wicher, potem jest trzęsienie ziemi, potem jest ogień, i na końcu jest delikatny powiew, w którym Bóg przechodzi. Co byśmy zrobili? Nasze pro małe problemy przestałyby mieć jakiekolwiek znaczenie. Prawdopodobnie, tak jak Mojżesz, padlibyśmy na twarz i powiedzieli: święty, święty, święty jest Pan zastępów. Ale nie Eliasz. On ma swoją historię. Nie zwraca uwagi, że znajduje się przed majestatem wszechmogącego Boga. To dla Niego nie ma żadnego znaczenia. Właśnie tak działa depresja, że mamy zawężone spojrzenie. Że to, co jest istotne, to co jest wielkie, to co jest głębokie, nie ma znaczenia. Bo mamy swój świat, zamknięty świat. Tkwi w swoim przekonaniu. Zamiast cieszyć się Bożą obecnością, zakrywa twarz płaszczem. Ja naprawdę bym się cieszył. Tak postawiłem się w roli Eliasza. Mówię: Boże, jak ja bym chciał coś takiego przeżyć. Jakie to musiało być piękne, ale dla Eliasza to nie miało większego znaczenia? Drodzy, czy, czytając fragment pierwszej królewskiej 19,1 do 19 mamy obraz człowieka w głębokiej depresji. Widzimy cały proces, jak w, wchodzi w tą depresję. Czy Bóg wyprowadził Eliasza z depresji? Czy powiedział, no Eli, Eliaszu. Zawiodłeś mnie. Myślałem, że jesteś twardy, że jesteś konkretny gość, ale ty mnie zawiodłeś. Przepraszam, rób sobie co chcesz. Czy Bóg w taki sposób postąpił? Nie. Bóg kochał, kocha Eliasza. Mówię w czasie przeszłym, bo Eliasz istnieje. To nie jest ktoś, kogo nie ma, tak? Ale wtedy, w tamtej sytuacji, pomimo, że Eliasz popadł w depresję, że w jakiś sposób zawiódł, możemy powiedzieć. Bóg go nie porzucił, nie zostawił. I za chwileczkę przyjrzymy się takim czterem krokom, których Bóg wyciąga Eliasza z depresji. Pierwszy krok Bóg karmi Eliasza, kiedy posyła anioła, dwukrotnie posyła ze śniadaniem, tak? Posyła go. Po to, aby posilić. Podobnie jak w czasie suszy. Jeśli czytamy troszeczkę wcześniej historię, jak była susza, Bóg również posyłał Eliaszowi jedzenie. Mówi: Tu z tego potoku będziesz pił, a kruki będą ci przynosić kanapkę codziennie, żeby sobie pojadł solidnie. Wiecie, ta historia to dwukrotne przyniesienie tej, tego dzbana wody i, i, i te, tych placków. To jest taki gest ze strony Boga, którym ja przynajmniej odbieram, gdzie Bóg mówi: Kocham cię, Eliaszu, jesteś drogocenny w moich oczach. Nie zapomniałem o tobie. Najedź się, napij się. Tak należało to odebrać, ale Eliasz cóż, tym aktem zapewnił Eliasza o swojej miłości i o swojej opiece. Eliasz nie reaguje na Boży gest miłości. Dalej trwa w swoim przekonaniu. To nie ma sensu. Boże chce umrzeć. Ale warto zwrócić uwagę, że poprzez ten akt posyłania pożywienia Bóg zadbał o kondycję Eliasza. W depresji ludzie często są osłabieni fizycznie dlatego, że nie jedzą. Że nawet jedzenie nie ma sensu w ich życiu. Nie dbają o siebie. Jeśli zobaczycie ludzi, którzy są już w dosyć głębokiej depresji, to zauważycie, że oni nawet nie chcą jeść. Robią to na siłę. Krok drugi, a więc mamy ten krok pierwszy, gdzie Bóg poprzez ten akt posyłania przez anioła jedzenia, po pierwsze okazuje Eliaszowi miłość, zapewnia go o swojej opiece ale też chce podnieść jego kondycję fizyczną, żeby był silny, żeby mógł stanąć do walki. Drugi krok. Eliasz po 40 dniach dociera do góry Bożej Choreb. Drodzy z Betrzeby to jest około 500 kilometrów. 500 kilometrów pieszo, dzień i noc. Pewnie trochę drzemał. Nie wierzę, że dzień i noc bez przerwy szedł, ale miał do zrobienia 500 kilometrów, 40 dni. Jest to trochę, ale jest to do zrobienia. Prawda? Jest to do zrobienia. Ważną rzeczą, też, którą trzeba tutaj zwrócić uwagę, szedł do góry choreb z własnej woli. To nie było polecenia Boga. Wstań i idź do góry, choreb. Bóg mu nie nakazał. On sam poszedł. Prawdopodobnie jego myślenie było takie, że tam jest Pan, bo tam Mojżeszowi się objawił, więc. Ja pójdę w to samo miejsce i porozmawiam z nim. Ciekawą rzeczą jest to, że Bóg kieruje słowo do Eliasza. Pytanie: Co tu robisz, Eliaszu? Co tu robisz, Eliaszu? Drodzy, to pytanie ma głębokie znaczenie, ponieważ osoby w depresji są w miejscu, którym nie powinny być. Jest to tak zwana ucieczka od rzeczywistości. Są w miejscu, podkreślę, w którym nie powinni być normalnie. Gdyby nie depresja, byliby w zupełnie innym miejscu. Jaka jest odpowiedź Eliasza? Zwróćcie uwagę. Pozwólcie, że jeszcze raz przeczytam. Gorliwie stawałem w obronie Pana. Boga zastępów, gdyż synowie izraelscy porzucili przymierze z Tobą, Twoje ołtarze poburzyli. Nie wiem, dlaczego tu jest liczba mnoga ołtarze. Czytamy w Zakonie o jednym ołtarzu, tak, w którym składało się ofiary. A Twoich proroków wybili mieczem, pozostałem tylko ja sam, lecz i tak nastają na moje życie, aby mi je odebrać. Eliasz miał dwa błędne przekonania i to stało się przyczyną jego depresji. Pierwsze przekonanie to, że Bóg wymaga obrony. Był głęboko przekonany, że On walczy dla Boga. Jeśli On zaprzestanie walki, koniec, wszystko się skończy. Bóg jest bezradny. Gorliwie stawałem w obronie Pana. To jest Jego wypowiedź. Miał głębokie przeświadczenie misji, że musi bronić Pana. I drugie, że tylko On ją może zapewnić. Nikt więcej, tylko on, tylko ja zostałem. I miał to poczucie wielkiej odpowiedzialności. Jeśli ja zawiodę, koniec. Cały Boży plan runie. I wszystko się skończy. I to było błędne myślenie w głowie Eliasza. Wziął sobie to głęboko do serca, ale przecież nie było to Zgodne z rzeczywistością. I trzeci krok. Bóg osobiście spotyka się z Eliaszem. Objawia mu swój majestat i potęgę. I tutaj znowu pada pytanie: Eliaszu, co tu robisz? I znów mamy tą samą odpowiedź, tak? A więc widzimy: najpierw Bóg mówi, potem się objawia, już osobiście się objawia. Eliaszowi. I wreszcie następuje krok czwarty, krok, który powoduje przemianę myślenia Eliasza. Eliasz po tym spotkaniu wraca do Ziemi, z której przyszedł, ale z zupełnie innym nastawieniem. Bóg objawia mu, że Jego los, Jego życie jest w Bożych rękach, w Jego rękach. I to on decyduje o życiu człowieka. Wymowne jest tutaj polecenie pana. Namaścisz Hazaela na króla Aramu, a Jehu namaścisz na króla Izraela, Elizeusza zaś na proroka. Proszę zwróćcie uwagę, co Bóg czyni. Mówi: Ja decyduję, kto będzie zasiadał na tronie. Nie jakaś Jezebel, to ja zdecyduję, kto będzie prorokiem. I ja zdecydowałem, jak będzie. I teraz ty wracaj, i namaścisz tego tu, tego tam, i tego tam. Wiecie, to był tak, jak obok dla Eliasza. Nagle wróciła mu wiara. Mówi, no przecież, co ja tu robię? Przecież to Bóg jest Bogiem Izraela. On jest Panem, On jest niezależny od kogokolwiek. On czyni, co zechce. Eliasz wraca i wykonuje wiernie Boże polecenie. Historia Eliasza ma piękne zakończenie. Eliasz wychodzi z depresji, wykonuje wszystkie Boże dzieła, Boże polecenia, które jemu zlecił, a potem Bóg go zabiera do siebie. Myślę, że każdy z nas chętnie by właśnie w taki sposób. Opuścił tą ziemię. Eliasz został zabrany, żywcem, zabrany do nieba. Bo niektórzy patrzą na to, no tak, skończyła się jego służba, teraz prorokiem został Elizeusz. A, Eliasza, Bóg już takiego biednego, w depresji głębokiej, więc go zabrał. Ja tak tego nie widzę. Widzę zupełnie co innego. Eliasz dokończył dzieła, które Bóg mu zlecił. Pięknego dzieła. A potem został zabrany, aby być z Bogiem. Nawet nie zaznał śmierci na tej ziemi. Ktoś z Was może powiedzieć: No tak, piękna historia, ale jak ją odnieść do mojego, do naszego życia? Jakie to ma znaczenie? Coś, co miało trzy tysiące lat temu. No, okej, okay, nie bądź taki szybki, i tak dalej. Kilka rzeczy możemy wywnioskować. Ale drodzy, proszę, otwórzcie sobie list Jakuba, piąty, rozdział, siedemnasty, werset, i przeczytamy pierwsze sześć wyrazów. Czytamy tak. Eliasz był człowiekiem podobnym. Do kogo? Głośno powiedzcie: Do mnie. Tak? Eliasz był człowiekiem podobnym do mnie. Eliasz był podobnym do ciebie, bo czasami mamy takie wyobrażenie, że ludzie opisani, opisani w Biblii byli wyjątkowi. Byli inni od nas, ale historia Eliasza potwierdza tą prawdę, że on niczym się nie różnił od nas. Miał Boże powołanie, wiele rzeczy pięknie wykonał, miał pewnie kilka potknięć i w swojej służbie wpadł w depresję. W swojej służbie wpadł w depresję. I dwie rzeczy. Eliasz oznacza, Eliasz był podobny do nas, oznacza, że każdy z nas, chrześcijan, ludzi, którzy służymy Bogu, może popaść w depresję. Zgadzacie się? Może to się wydarzyć w Twoim czy w moim życiu. Niektórzy chrześcijanie, spotykam takich, mówią, że mnie to nie dotyczy. Wtedy pytam, czy zmarci ktoś bliski? No nie. To mówię, to wszystko jest przed tobą. Każdy, kto stracił bliskiego, przeżył przynajmniej na miastkę depresji. Bo żałoba to nic innego jak depresja. To jest pewna forma depresji. Oto był ktoś bliski, kogo kochaliśmy, kto nas kochał, z kim mieliśmy. Osobiste, głębokie relacje, i nagle go nie ma. Powstaje, powstaje pustka, powstaje dziura, ale my jesteśmy dalej. I nie potrafimy pogodzić się z tym. Pierwsza reakcja jest płacz, smutek, przygnębienie, potem jest uroczystość żałobna, pogrzebowa, a potem przychodzi ten czas żałoby. Ten czas, w którym musimy zmierzyć się z tym, co się wydarzyło. I musimy na nowo poukładać sobie swoje życie. I wiecie, jako duszpasterz obserwuję, mamy dwie grupy żałobników. Pierwsza grupa, która po jakimś czasie układa sobie wszystko i zaczyna normalnie żyć, ale od czasu do czasu spotykamy ludzi, którzy nie potrafią się pogodzić z tym, co się wydarzyło. I spotykasz ich po pięciu latach, a oni ciągle są w żałobie. Oni ciągle żyją. O, gdyby on tu był, ojej, ja co noc płaczę w poduszkę, bo go nie ma, bo to, bo tamto. To już jest głęboka depresja. To jest głęboka depresja. Drodzy, mamy wiele sytuacji w swoim życiu, w których możemy doświadczyć depresji, nawet nie jesteśmy tego świadomi. Pierwszym takim przykładem jest śmierć kogoś bliskiego. Jeśli masz kredyt na dom czy na mieszkanie i widzisz, co się dzieje w tej chwili w gospodarce, możemy popaść w depresję. Bo zaczynamy sobie wyobrażać, że to, tamto się może wydarzyć: stracę pracę, potem wyrzucą nasz z mieszkania, potem żona mnie zostawi i powie, że jestem nieudacznikiem. I możemy sobie wyobrażać coraz głębiej. To dokładnie zrobił Eliasz. Eliasz już widział siebie martwego. Tysiące powodów, których możemy popaść w depresję. Żyjemy w bardzo trudnych czasach. COVID, czy mnie to dotknie, A jeśli się zakaże i w jaki sposób przeżyje? Czy w ogóle to przeżyje? I zaczynamy rozmyślać nad tym. Zaczynamy się tym martwić. Zaczynamy sobie wyobrażać, jak leżymy pod respiratorem i jak umieramy. I zaczynamy staczać się coraz niżej, spadać w coraz głębszy dół. Także drodzy, powodów jest wiele. Grzech, to dobrze, jeśli sumienie nas gryzie, jeśli trwamy w grzechu. Ale może się. Wy... Biblia mówi, że jest dobry jest smutek, który prowadzi do upamiętania. Ale jeśli smutek prowadzi do pognębienia, to jest coś złe. Bo Bóg zsyła czy dopuszcza smutek w Twoim czy w moim życiu, kiedy zgrzeszymy, abyśmy się odwrócili od Tego. Abyśmy powiedzieli: Boże, to nie jest moje miejsce. Ja chcę się podobać Tobie. Ja nie chcę żyć dla własnego ciała, ale chcę żyć dla Ciebie. I Biblia mówi, że jeśli wyznajemy grzechy, Bóg jest wierny, łaskawy i nam je odpuści. Ale jeśli to się nie dzieje, zaczynamy się pogłębiać. I wielu ludzi z powodu swojej grzesznej natury popada w depresję. Wielu chrześcijan bo świat raczej się tym nie martwi za bardzo, ale chrześcijanie. Dlatego, że nie rozumiemy Bożej łaski, nie rozumiemy tego, co wydarzyło się na krzyżu Golgoty, nie korzystamy z tego. A tak jak tutaj brat na początku podkreślał, zaczynamy walczyć o własnych według własnych możliwości, tak? I przegrywamy. A więc powodów może być bardzo wiele i jestem głęboko przekonany, dlatego że prawie trzy lata prowadzimy klub, dla, taki wsparcia dla ludzi z depresją u nas w zborze i mam kontakt z tymi ludźmi i wiele rzeczy widziałem. I czasami jak słucham historii tych ludzi, zadaję sobie pytanie, czy to jest powód, aby mieć depresję? Ale dla tych ludzi to był powód. I nie lekceważę tego, bo wiem, że Eliasz w ogóle nie miał powodu, żeby się bać, a jednak. A więc pierwsza rzecz. Każdy z nas może popaść w depresję. Jeśli nie ty, to może ktoś z twoich bliskich Twój mąż, twoja żona, twoje dzieci. Tak, coraz częściej dzieci popadają w depresję. One tego rodzicom nie pokazują, ale w szkole mają tak wysoko postawioną poprzeczkę, że czasami sobie nie radzą. I głupio jest im przyjść i powiedzieć rodzicom, to nie radzę sobie. Powinniśmy być wrażliwi i czujni na to. Jeśli dziecko, twoje dziecko zbyt dużo czasu poświęca na sen, jest zniechęcone, jest poirytowane, zwróć uwagę, co się dzieje. Powodem może, mogą być też relacje w szkole. Ktoś, z waszych, któreś z waszych dzieci może być gnębione przez pozostałe, choćby dlatego, że, jest chrześci... że pochodzi z domu chrześcijańskiego. Tak było w mojej rodzinie. Z żoną zaczęliśmy się zastanawiać. To jest historia z końca lat dziewięćdziesiątych. Zaczęliśmy się z żoną zastanawiać, bo nasza córka młodsza coś straciła chęć do nauki, do życia. I zaczęliśmy z nią rozmawiać. I wreszcie się otworzyła powiedziała: "Tatuś, ja mam w szkole przydomek szatan. Dzieci mnie nienawidzą, biją, bo pochodzę z domu chrześcijańskiego". Wiecie, rzadko się denerwuję, ale wtedy się wkurzyłem. Poszedłem z żoną, poszliśmy, powiedzieliśmy dosyć tego. Powiedzieliśmy dyrektorowi: natychmiast, dzisiaj zabieramy nasze dziecko. Pan nie jest godny, żeby je wychowywać i kształcić. No to oczywiście wielka afera. Dyrektor ściągnął katechetkę. Katechetka była zdziwiona, że, że dzieci się w ogóle tak zachowują. No tak się zachowują. To jest podłe, powiedziałem. Te zniegodne człowieka, już nie mówię o chrześcijaństwie, bo ta uznawała się jako chrześcijankę. Przenieśliśmy do innej szkoły i dziecko na nowo rozkwitło. Zaczęło się znów uczyć, cieszyć życiem. Miało kolegów, koleżanki. Zwróćcie uwagę na swoje dzieci. One czasami nie powiedzą Wam do końca wszystkiego bo myślą sobie no chrześcijaństwo to jest cierpienie tatę też prześladują śmieją się z niego ja też chcę być taka ale to jest dziecko ono ma prawo do normalnego życia żyjemy w wolnym kraju nie żyjemy gdzieś w jakiejś afrykańskiej dżungli więc również dbajmy o nasze dzieci i drodzy a więc każdy z nas może popaść w depresję lub naszych bliskich naszych sąsiadów Kiedyś, kolejna historia, sąsiad, który mieszka nade mną, nie znałem go, no tak w, w, gdzieś tam w, w klatce schodowej, ja mieszkam na parterze, on na pierwszym piętrze, wiem, że mu było na imię Piotr, więc mówię cześć Piotr, cześć Bogdan i tyle, jak się ma, wszystko w porządku. Któregoś dnia spotykamy się i widzę, że z nim jest coś nie tak. I zaczynamy rozmawiać. Zaprosiłem go do siebie na kawę, mówi: chodź, pogadamy. Mówi: Wiesz, co w pracy mnie wykończyli. Mówi: Wyrzucili mnie z pracy. Mówi: Byłem uczciwym człowiekiem, pracowałem, starałem się dla tej firmy, ale mówi: Tak poustawiali między sobą, że mówi: Ja zostałem kozłem ofiarnym. Mówi: Nie umiem się pozbierać. Mam rozprawy sądowe, bo mówi: Ja zacząłem dochodzić swego. Wtedy zaczęliśmy rozmawiać, i okazało się, że chłopak jest z odnowy w Duchu Świętym. Że jest człowiekiem nawróconym. Miał takie świadectwo w sobie. Zaczęliśmy się modlić i zacząłem go zachęcać, żeby porzucił to i nie przejmował się tym, nie dochodził swojej sprawiedliwości. Mówię: Bóg to uczyni, a ty poszukaj sobie nowego życia. No, ale co mam robić? Ja mówię, kup sobie kielnię, młotek. Ja mówię, tą no, waserwogę, czy, czy tam, nie, poziomnicę. Mówię, kilka narzędzi. Mówię, jesteś zdolny, fajny chłopak. Mówię, zacznij coś robić w budownictwie. Pomyślał, pomyślał, mówi, dobra, zrobię tak. Dzisiaj ma fajną firmę. Z synem razem pracują, robią niesamowite rzeczy, jeśli chodzi o wykładanie łazienek płytkami. Jest cenionym, znanym fachowcem na rynku. Depresja się skończyła. Miejmy, zwróćmy uwagę na ludzi, którzy żyją wokół nas. To jest też przejaw miłości bliźniego. Jeśli widzisz, a możesz pomóc, to wyciągnij rękę. Oni potrzebują. Oni nie potrzebują poleceń, nakazów. Oni potrzebują zachęty, miłości, wysłuchania, zrozumienia. Drodzy, druga bardzo ważna prawa, sprawa, prawda, jeśli chodzi o Eliasza, że Bóg był nim zainteresowany. A skoro jest podobny do nas, a my jesteśmy dziećmi Bożymi, to jak myślicie, czy Bóg jest zainteresowany chrześcijaninem w depresji? Jest zainteresowany. Boża miłość, Boża łaska, Boża przychylność nie zmienia się nigdy. My się zmieniamy w zależności od okoliczności, ale On jest zawsze pełen miłości. On jest zawsze pełen dobroci. Miłosierny i łaskawy jest Pan. Czasami przeżywamy różne rzeczy i zaczynamy zadawać Bogu głupie pytania. Czy Ty mnie jeszcze kochasz? Czy Ty jesteś ze mną? Ale Bóg jest niezmienny. On jest zawsze taki sam, pełen dobroci, pełen miłości. Czasami okoliczności, przez które przechodzimy, są dla nas niezrozumiałe. I prawdopodobnie tam w górze, kiedy już będziemy w domu, wiele rzeczy zostanie wyjaśnionych. Ale dzisiaj Bóg oczekuje od nas zaufania. W każdej sytuacji. Depresja przychodzi dlatego, że nie umiemy sobie poradzić z okolicznością. Czy z okolicznościami. To nas przerasta. Zaczyna się czarnowictwo i czarne myślenie. Drodzy, bo czas szybko biegnie. Być może dzisiaj, podobnie jak Eliasz, jesteś w miejscu osamotnienia. W miejscu lęku, beznadziei. Może jedynym Twoim pragnieniem jest odejście z tego świata. Wierzę, że pytanie, które Bóg dwukrotnie postawił Eliaszowi, dziś kieruje do ciebie, jeśli przeżywasz depresję. Co tu robisz, Barbaro, Alicjo, Katarzyno, Mateuszu, Krzysztofie, Robercie? Co tu robisz? Twoim i moim powołaniem, drodzy, nie jest. Użalanie się nad sobą, do tego Bóg nas nie powołał. Leżenie w łóżku i patrzenie w jeden punkt, punkt na suficie, to nie jest Twoje i moje powołanie. Boże Słowo powiada, że królestwo Boże to sprawiedliwość, radość i pokój w duchu świętym. Bóg nie obiecał nam życia bez problemów na tej ziemi i warto tą prawdę przyjąć do swojego życia możesz natrafić na trudny moment w swoim życiu może pojawi się coś co będzie przerastało twoje możliwości ale królestwo boże to sprawiedliwość radość i pokój w duchu świętym w tym wszystkim bóg obiecał że będzie z nami i możemy przechodzić przez to choć będzie trudno ale Boży pokój i Boża radość nas nie opuści. Bo Bóg jest z nami. Jego obecność, jego sprawiedliwość i jego pokój i radość. Aby w pełni się tym cieszyć, musimy odrzucić nieprawdziwe przekonania. To przede wszystkim one sprowadzają nas do depresji. Boże, czy jesteś? Bo Życie toczy się nie według moich planów, według mojej wizji. Czy ty jesteś ze mną? Wyjście z depresji jest procesem. To nie jest coś, choć mieliśmy taki przypadek: przyszła dziewczyna do klubu, dosyć głębokiej depresji, pomodliliśmy się o nią. Jakoś tak gdzieś w głębi serca odebrałem, żeby w takim autorytecie Chrystusa stanąć i pomodlić się o nim. I po tej modlitwie opuściła ją depresja. I zaczęła normalnie żyć. Ale w większości przypadków jest to proces. Obserwuję ludzi, którzy przychodzą do klubu. Niektórzy przychodzili przez jakiś czas, aż nabrali Wiatrów, skrzydła i, i odlecieli. I tylko gdzieś tam w Zboże pytam Jak wszystko, pastorze, wszystko jest ok? No to po co masz przychodzić? Ale są tacy, którzy prawdopodobnie będą przychodzić zawsze. Ale klub jest dla nich takim wsparciem, takim domem, gdzie mogą porozmawiać, mogą się wyżalić w tym, co przeżywają. Wokół nich są ludzie, którzy ich rozumieją i też funkcjonują. Teraz musieliśmy zamknąć na jakiś czas klub z uwagi na narastające ilości zakażeń. I bardzo szybko zauważyłem, u tych osób schodzą w dół. Znów problemy, znów złe myśli, czarne wizje. Wszystko jakby natychmiast wraca. Ale kiedy zrobiłem na Zoomie spotkanie, już za chwilę SMS. y O, dziękuję pastorze, wszystko w porządku, znów fajnie leci, już. Tak to jest. Dziękować Bogu, że możemy żyć normalnie, ale to nie oznacza, że może zdarzyć się, przyjdzie dzień, że staniemy również wobec sytuacji, która nas będzie przerastać. I wtedy dobrze jest pamiętać o tym, że mamy Boga Wszechmogącego, bo Eliasz chyba o tym zapomniał na chwilę. Zapomniał o swoim Bogu i zaczął funkcjonować w oparciu o to, co widział i słyszał. I to go sprowadziło na ścieżkę depresji. I często właśnie takie pierwsze uderzenie jest, kiedy coś przychodzi złego do naszego życia, czy natrafiamy na jakąś przeszkodę, to właśnie te myśli, tak? Teraz ci nie wyjdzie, nie dasz rady, jesteś skończony i tak dalej, i tak dalej. Ale wtedy najlepsza pora, żeby pomyśleć, dobrze, diable, ale ja mam Boga Wszechmogącego. On jest ze mną, On jest we mnie. On mnie kocha i On mnie przeprowadzi. Choćbym miał iść ciemną doliną zła, się nie ulęknę. Psalm 23, tak? Dawid wielokrotnie to stosował, wielokrotnie znajdował się w depresyjnej sytuacji, ale zawsze przechodził, bo pamiętał o swoim Bogu. I to jest ważne. Tak jak było w przypadku Eliasza, Bóg trzykrotnie podchodził do Niego. Dziś możemy stanąć przed Nim, przed naszym kochającym Bogiem, i powiedzieć: Boże, chcę przemiany. Nie chcę żyć w depresji. Nie chcę żyć w tym stanie. Chcę, abyś wkroczył do mojej sytuacji i abyś dokonał przemiany. I Bóg to uczyni. To jest najlepsza modlitwa w depresji. Drodzy, tym akcentem chciałem zakończyć. Być może dzisiaj powiesz, a to mnie nie dotyczy, ale jest to temat, tak jak powiedziałem, który jest aktualny dla każdego człowieka. Obserwuję ludzi starszych, którzy popadają w depresję. Obserwuję ludzi młodych, średniego wieku. Dotyczy to każdego z nas. I dobrą rzeczą jest. Mieć na uwadze historię Eliasza i pamiętać w tej trudnej chwili, że Pan jest ze mną, Pan Bóg Izraela, Bóg Wszechmogący, jest moją pomocą, jest moim ramieniem, jest moją siłą. I wtedy, jakże inna będzie postawa, zamiast rozpaczać, będzie modlitwa: Powiesz do swojej żony czy swojego męża: chodź. Spędzimy wieczór na modlitwie. Oddamy to Bogu. Posłuchamy, co On ma do powiedzenia w tej sytuacji. Jakże będzie odmienna postawa i odmienna historia od tej, którą miał Eliasz. Drodzy, niech Was Bóg błogosławi.